jest tu kto? Co tu się dzieje? Ryszard? Marlenka? Mirek? Przed chwilą! Co tu taki bałagan? Bałagan? Nie no, nie jest tak źle! No jak nie jest źle? Spójrz, nawet szafa się nie domyka! Babcia! Żyjesz? Irena! Już jesteś! Czemu leżysz na podłodze? Babciu, nie możesz być zła na dziadka! On bardzo o nas dbał, gotował super rzeczy i zabierał nas do lasu, raz nawet nas zabrał ze sobą do pracy. Dziadek wam gotował? No, jedliśmy nawet homara na gorącym blacie! Rysiek, przecież ty nawet wody na herbatę nie umiesz ugotować. No tak... Ale wykorzystałem ten czas na zdobycie nowych umiejętności. To może mi też coś ugotujesz. Dobra, ale nie wchodź do kuchni. Ja lubię gotować w samotności. Dobrze, to poproszę 3 pizze hawajskie, adres Aleja Grunwaldzka 16, kartą, jak zwykle. Ryszard! No dobra, przyznaję się, nie umiem gotować. Ale ja miałem jak najlepsze chęci. Nie chciałem, żeby Marlenka i Mirek chodzili głodni. To nie na moje nerwy. Babcia, gdzie idziesz? Nie wrócę, dopóki tutaj nie posprzątacie. Też mi powitanie. Ale Irena! Nie irenuj mi teraz. Myślałam, że się ucieszysz z mojego powrotu. Że będziesz na mnie czekać z kwiatami. Zawiodłam się. Ricardo? Ricardo? Irena, to nie tak! Muszę pojechać. Cześć, Ryszard, co ty tu robisz? Bardzo miło cię widzieć, wiesz? Ciebie też, kopę lat. Mam straszny problem. Ty mówiłeś coś kiedyś o tym plastiku, tak? No tak, i co? Co z tym plastikiem? No mam z nim ogromny problem. Jak to? Jak to masz problem z plastikiem? Za dużo go nazbierałem. A pomyślałeś o swoich wnukach i o swoich dzieciach? O Marlence i Mirku. No nie. Co im zostawiamy? No, co, że bałagan? Ale nie martw się. Mamy 10 zasad, jak sobie poradzić z plastikiem. Naprawdę? Tak A jest. Jakie to zasady? Po pierwsze, na zakupy weź torbę bawełnianą. O nie, i znowu mój błąd. Nie brałem. A następny punkt? Zasada numer 2. Pij wodę z kranu w stalowym lub szklanym bidonie. No wiesz co, troszkę się mnie to nie dotyczy, bo jestem z gąbki i nie mogę pić wody, ale będę pamiętał. Okej, i przekaż swoim dzieciom również. Okej. Zasada numer 3. Zamawiaj napoje w kubkach wielorazowego użytku bez plastikowych słomek. Ale kurczę, te słomki to była świetna zabawa. No, może i świetna, ale kojarzysz te zdjęcia z żółwiami, które mają słomki później w nosie? O nie, i delfinki! Dokładnie. I te słomki pływają w oceanach. Kurczę, znowu błąd. No, to musimy poprawić. Zasada numer 4. Jedzenie na wynos pakuj we własne szklane lub metalowe opakowanie. A wiesz dlaczego? Dlaczego? A wiesz, że jak jesz z plastikowego opakowania, to jesz również mikroplastik? No nie! No właśnie, więc dla twojego zdrowia lepiej, żeby to opakowanie było szklane. Zasada numer 5. Przechowuj żywność w szklanych pojemnikach. No postaram się, dobrze. Tak jest.
Zasada numer 6. Kupuj produkty w zbiorczych opakowaniach. Aha, czyli mam brać sobie po prostu bawełnianą torbę na zakupy. Bierzesz torbę bawełnianą, idziesz do warzywniaka i kupujesz na wagę, bo po co ci te plastikowe opakowanie dodatkowo? No dobrze, to widziałem, ile się tego nazbierało. No właśnie. Zasada numer 7. Nie używaj plastikowych sztućców. O nie. Nigdy. Metalowe. Nie? Kończymy z plastikowymi sztućcami. Kończymy z plastikiem. Tak jest. Kupuj odzież z naturalnych materiałów. Ale przecież ja jestem cały z polarku i z gąbki. No nie! No na to już nie poradzimy, ale możesz na przykład używać materiały, ubrania już naturalne. Na przykład teraz bardzo elegancko wyglądasz. No tak, bo tutaj mam taki piękny fular bawełniany i kamizeleczkę. 100% bawełny. Super, ekstra klasa. Zasada numer 9. Wybieraj dobrej jakości zabawki. Posłużą nie tylko twoim dzieciom. O tak, przekażę Merlence i Mirkowi. No dokładnie. Jeżeli mają klocki Lego, to warto, żeby później przekazały swoim koleżankom i kolegom trochę młodszym, którzy wtedy chcą się bawić tymi klockami. Okay. Zasada numer 10. Unikaj kosmetyków ze sztucznymi składnikami. To przekażemy mojej charakteryzatorce. Tak jest, trzeba koniecznie przekazać, żeby nie pudrowała sztucznymi składnikami. No to pięknie, świetnie. To dzięki. To ja zrobię wszystko. Wszystko tak, jak mówisz. Dzięki, miło było cię widzieć. A tu masz 10 zasad Gdańsk bez plastiku. Okej, to ja już to biorę. Proszę bardzo. Tak. Dziękuję. Nie no zgub. I do zobaczenia w teatrze. Do zobaczenia w teatrze miniatura. Właśnie. Pa, pa. Pa, pa. Dobra, cisza poszło. Zabierz torbę bawełnianą zamiast torby plastikowej. Wodę z kranu pij, a jak grze. I nie kupuj butelkowej. Kawę w domu zrób na drogę. Po co kubki produkować? Szkło i metal, obiad pakuj, z byciem eko się nie chowaj. Kiedy jesteś na zakupach, zbiorcze bierz opakowania. Bo gdy każdy jest oddzielny, śmieci więcej w oceanach. Żywność trzymaj w szklanych pojemnikach. Jedz widelce metalowym. Plastik długo tkwi w śmietnikach. Kosmetyki i ubrania rządzą się zasadą taką. Naturalne są najlepsze, nie ma rady na to. Nie kupuj też wnukom zabawek kiepskiej jakości. Wielorazowe przedmioty są najlepsze dla ścisłości. Marlenka! Eureka! Ryszard, no teraz mi zaimponowałeś. Irena, to wszystko dla ciebie. Czy teraz do nas wrócisz? Dobrze, Rysiu. No to dawaj buziaczka! Tak jak widzicie, ten odcinek sponsorowała literka P jak bałagan i S jak segregacja plastiku. I P jak powroty. I Z jak Zanzibar, czyli nie wracasz na Zanzibar, Irenka? Na razie nie. No to dawaj buziaczka! Trochę obrzydliwe, ale to jednak miłość.